Cześć, Kamil Porębiński jestem. Do niedawna pracowałem w Telekomunikacji Polskiej. Tak, możecie strzelać z paintballi. Odszedłem sam, bo ich nie lubiłem. Tak jest. Oj, naprawdę, o tym by można dużo opowiadać, może za rok, jak zbiorę materiały. Teraz mamy taką sesję, powiedzmy, trzech szybkich wykładów. Ściągnąłem je i przygotowałem tak na bardzo, bardzo szybko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy taki krótki wykładzik będzie na temat, jak robić takie filmiki pod Linuxem. To są filmy tworzone metodą zdjęć poklatkowych. Zawsze mi się generalnie podobało to, jak na YouTubie można oglądać takie filmy. I też chciałem mieć własne takie filmy i Linux mi w tym pomógł. Tak. No generalnie to jest prosta demonstracja tego filmu. Ewentualnie wersja bardziej skomplikowana. To są chmurki. Trochę tnie, bo ten netbook nie jest zbyt szybki. Cała idea polega na tym, żeby zrobić dużą część zdjęć za pomocą aparatu, kamery internetowej, czy nawet jakiegoś innego urządzenia i złączyć je właśnie w film, w animację. To jest akurat z aparatu D300, także każde zdjęcie ma tam 5 megapikseli bodajże i złożenie tego w całość, odtworzenie na tym laptopie, to jest katorga. Także koniec oglądania, wrzucimy jakąś prezentację. Bardzo stara, chyba sprzed 3-4 lat. Tak to się generalnie zaczęło. Od takiego filmu, który praktycznie składa się w całości z takich timelapsów. Dorzucona jakaś fajna muzyczka. I generalnie idea, jak już mówiłem, robimy dużą partię zdjęć w odstępie iluś tam sekund i potem złączamy je w film. Za pomocą open source'owych narzędzi dostępnych w praktycznie każdej dystrybucji Linuxa możemy w bardzo prosty sposób wyrenderować taki film. Najpierw musimy tylko policzyć, ile tak naprawdę potrzebujemy zdjęć do tego, jak długi chcemy mieć film. Przyjmując, że na jedną sekundę filmu przypadają 24 albo 25 klatek na sekundę, możemy sobie przeliczyć, ile potrzebujemy takich zdjęć. Potem podzielić, jak długo trwa dany nie wiem, wzrost kwiatka czy budowa Stadionu Narodowego. I wiemy, ile potrzebujemy zdjęć i ile miejsca na dysku, żeby mieć odpowiednią porcję danych. Oczywiście lepiej zrobić więcej zdjęć, bo prościej jest pousuwać zbędne pliki, niż generować brakujące klatki. Przykładowe kalkulacje w odstępach czasu, jakie robiłem zdjęcia. Od 1 do 60 sekund to są jakieś takie wydarzenia, które dość szybko trwają, na przykład nie wiem, topnienie kostki lodu, ludzie poruszający się w mieście. Dłuższe wydarzenia typu zmiana pór roku czy budowa jakiejś budowli, no to są gęściej się robi te zdjęcia. Przy na przykład wzroście jakiegoś tam kwiatka trzeba pamiętać o tym, że w nocy zapewnić oświetlenie, żeby nie było czarnych zdjęć na przykład. Naprawdę prosty skrypcik, który możemy uruchomić sobie mając, zrobiąc na przykład zdjęcie jakiegoś pulpitu, robić po prostu importa z odpowiednią datą i potem złączamy takie zdjęcia. To jest najprostsza możliwość, ale przejdziemy do skryptu, który sobie napisałem. On podpina się do różnych, na przykład podajemy w URL-u adres zdjęcia, gdzie są generowane zdjęcia z kamer internetowych, w tym przypadku jakaś tam Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi i z kafejki zgrywamy sekwencyjnie kolejną klatkę, zapisujemy do pliku odpowiednią nazwą, tam dorzucamy powiedzmy timestampa czy datę i czas. Ewentualnie jakaś własna prosta kamerka, nie wiem, zegarek i płonąca świeczka i wtedy w przypadku mamy webcam serwer, który będzie wyświetlał z niej zdjęcia albo aplikacja Camorama,
która już tak naprawdę ma wbudowaną funkcję robienia zdjęć co określoną ilość sekund. Także w GUI tu możemy sobie wyklikać, jak, co ile sekund ma robić taka prosta kamerka internetowa zdjęcia. Dokleję oczywiście aplikację na timestampy i potem będziemy to łączyć w film. Do łączenia tych prostych plików JPG w zdjęć wykorzystujemy polecenie mencoder. Podajemy tam w parametrze FPS, ile ma mieć klatek na sekundę. To jest w dwóch przebiegach, bitrate, kodek, jaki ma zostać użyty, nazwa pliku wyjściowego i czy ma być film przeskalowany do jakiej wielkości. Tak naprawdę, mając grupę zdjęć i odpalając te dwa polecenia, jesteśmy już w stanie wygenerować film. Do montażu wideo możemy użyć znowuż open source'owych aplikacji, jak na przykład Kden Live. U mnie jakoś najlepiej on działa, OpenShot się zawiesza. PTV nie do końca. Ja już użyłem Kden Live, w którym możemy zmontować takie filmy, już posklejać w jeden cały film, dorzucić jakąś, nie wiem, napisy, okładkę, dorzucić ścieżkę dźwiękową, a potem rzucić to na YouTube'a i czerpać zyski z reklam. Okładka została zrobiona w GIMP-ie. Także też open source'owe narzędzie, wydane na Creative Commons. To na jakąś konferencję, 4-5 lat temu to robiłem. Cały film, jaki zmontowałem z różnych wydarzeń, to trwa chyba 50 minut, to jest zlepek różnych. Mogę puścić wam fragment. On nie jest za ciekawy, nie ma tam fabuły. Ja go wam pokażę do przykładu. Bo były wykorzystywane i zdjęcia z aparatów, kamer internetowych. Ja trochę przerzucę. To jest na przykład z kamery internetowej w Tokio. Trzeba było dopisać do Wugeta, żeby się tylko autoryzował. Pobierał sekwencyjne te zdjęcia i potem zostały one złączone w filmik. Muzyka jest z jakiegoś też open source'owego projektu odebrana. Fajnie to jest, jak na przykład, nie wiem, będziemy budować swój własny dom, postawić prosty aparacik czy kamerę internetową, podłączyć do serwera, niech robi sekwencyjnie ilość zdjęć, a potem zmontować film i zobaczyć, jak szybko, jak nasz, nie, nasz dom się budował. To jest ta właśnie świeczka za pomocą kamoramy. Jakieś tam rzeżuszka czy coś. Tam tutaj taki chyba administrator będzie chodził w żółtym polarze, on bardzo często się przewija i coś naprawia. To jest jakiejś przemysłowej kamery internetowej w jakimś sklepie do monitoringu. Udostępnili ją kiedyś publicznie, chyba przypadkowo nawet.
To jest z miasta w ogóle Łodzi. Ja wyłączę filmik, bo on naprawdę jest długi. Przejdziemy do innej prezentacji. Chyba, że macie pytania co do takich filmów. Gdzie on jest dostępny? Wiesz co, gdzieś na YouTubie. No? Tak. YouTube na szczęście nie ma już limitów. Ale generalnie pomiędzy swami taki czas, no to robię takie sobie takie filmy. Właśnie zachodu słońca, to bardzo fajnie wychodzi. Zwłaszcza jak się ma jakąś dobrą lustrzankę. Na przykład niektóre Nikony mają same z siebie mogą robić w odstępie czasu zdjęcia. Kanony bardzo łatwo można skryptami podłączyć do Linuxa, podłączyć do laptopa przez USB i robią zdjęcia, automatycznie zrzucają na komputer. To właśnie tak znajomy robi. Teraz przejdziemy do jakichś ciekawszych tematów, nie multimedialnych. Zacznijmy od czymś tego, co się nazywa CAPTCHA. Potrzebne mi było, dawno temu zastanawiałem się nad tym sensem w ogóle istnienia CAPTCHY. Niby ma blokować wszelakie automatyczne, nie wiem, roboty do wypełniania formularzy, blokować przed spamem, fludem, niechcianymi komentarzami, rejestracją automatyczną, nie wiem, zbyt częstym pobieraniem plików. I CAPTCHA najczęściej jest tym obrazkiem, który musimy przepisywać. Słowo z tego obrazka, żeby się zarejestrować, przejść do następnego kroku. W wielu serwisach naprawdę mi to sprawia problem, żeby domyśleć się, co oni tam wygrywali na tym obrazku, a mimo to robotom jakoś się to znacznie lepiej udaje i szybciej to rozwiązują niż nie jeden człowiek. Tych obrazków jest pełno. Na wielu portalach można zobaczyć różne implementacje generowania i CAPTCHY. One są naprawdę różne, są kolorowe, czarno-białe, dodawane jakieś kropki, szumy, nawet są jakieś CAPTCHY 3D. Tak jak mówiłem, blokowanie zbyt częstego pobierania plików, na przykład po wygenerowaniu jakiegoś tokenu, ochrona przed spamem, fludem, to zazwyczaj jest przy dodawaniu komentarzy, jeśli się użytkownik dane nie zarejestruje, czy przy rejestracji do takich, nie wiem, skryptów jak PHPWB. Jak się okazuje, większość tych CAPTCH jest już automatycznie rozwiązywana przez roboty. To jest bardzo stary screen z jakiejś strony projektu, który pisał roboty do rozwiązywania CAPTCHY. Większość CAPTCH jest rozwiązywana, nawet były chyba javascriptowe implementacje dla Gmaila czy tam Google'a. Do Firefoxa była wtyczka, która automatycznie czytała tekst takiego obrazka i wypełniała formularze. Także jak widać, robotom i jakimś algorytmom komputerowym nie sprawia problemu przeczytanie, co jest na obrazku, a na przykład osobom, które mają problemy ze wzrokiem, czy mały ekran, czy naprawdę ta CAPTCHA jest bardzo zaszumiona, już jest problem, żeby się zarejestrować. Mi wiele razy, kilka razy muszę powtórzyć przepisywanie czegoś z obrazka, bo jednak się nie udaje ta rejestracja. Dlaczego zatem robotom idzie łatwiej z rozwiązywaniem CAPTCHY niż ludziom, skoro to miało chronić przed właśnie przed robotami, tak, różnymi intruzami? Jak robią te algorytmy? Tak naprawdę, jeżeli wrzucimy już kolorową CAPTCHĘ, to dla takiego robota udostępniamy trzy kanały, które może analizować. Obrazki są RGB, więc on może spokojnie rozłożyć taki obrazek na trzy warstwy i analizować każdą warstwę i sprawdzać, czym się różnią. Robot automatycznie poprawia kontrasty takiego obrazka, potrafi usuwać szumy, usuwanie kolorów. Pozbycie się, nie wiem, standardowych kresek pionowych, poziomych, kropek czy jakichś faktur jest tak naprawdę bardzo proste dla algorytmów. Nawet za pomocą GIMP-a możemy bezproblemowo to zrobić. Przykłady takiego skryptu, który pisałem za pomocą ImageMagicka, jak z danej CAPTCHY wyciągał tak naprawdę tekst, potem wrzucić do jakiegoś open source'owego OCR-a, spiąć to jakimś formularzem i mamy automatycznie rozwiązywaną CAPTCHĘ. Ja stosowałem to do rozwiązywania CAPTCHĘ na stronie orange.pl do darmowego wysyłania SMS-ów.
Plus nie miał wtedy tokenów, i chyba dzisiaj nie ma tokenów, ale na właśnie Orange'u były takie obrazki i bardzo, bardzo ładnie on pobierał ten obrazek, rozwiązywał napis. Tym bardziej, że to były jeszcze, są chyba do dzisiaj nawet to są słowa ze słownika, tak, że można było sprawdzić, czy OCR się nie myli i automatycznie wypełnić formularz. Mniej więcej skrypt to, co robi, jak był generowany obrazek CAPTCHA. Pierwszy krok to była redukcja kolorów do najmniejszej ilości. Zmniejszenie, nasycenie kolorów, wyostrzenie i potem wykrywanie tylko liter. Tak naprawdę aliasing też się przydawał, żeby uzyskać dokładną literkę i jeżeli o to chodzi, to mówię, no roboty robią to automatycznie i nie ma dla nich problemu, żeby przepisać słowo z danego obrazka. Jak to się bronić, tak? Litery muszą być dosyć blisko siebie, żeby się tak naprawdę zlewały i zachodziły, ale wtedy mamy problem, żebyśmy my je odczytali. Różne transformacje, efekt żabiego oka, jest bardzo trudno wyłuskać wtedy tekst takiego obrazka. I wyrazy właśnie niesłownikowe, żeby taki automat nie porównał sobie, czy dane słowo, które wyplute jest przez OCR, zgadza się ze słownikiem, tak? Jakieś trudne wyrazy, podobne ciągi znaków, na przykład, nie wiem, literka N i I obok siebie, które mogą wyglądać jak M na przykład. Tak, ale to wystarczy wtedy zmienić robota, żeby zrobił reverse danego słowa i to też nie jest problem. Jest taki projekt ReCAPTCHA, pewnie wszystkim znany. On wykorzystuje właśnie trudne słowa, ale na to też jest sposób i to bardzo, bardzo prosty. Tak naprawdę ludzie rozwiązują tą kapczę, można rzucić ogłoszenie i siedzą ludzie i po prostu dostają obrazek, suma kontrolna, przepisują tekst, zapisz i tak dalej. Za ile tam 60 centów za godzinę i no. Tak, biorobot i można ich naprawdę wynająć i rozwiążą kapcze, właśnie recap, czy Google, czy czegokolwiek, zbudować sobie taką bazę, taki obrazek, taka suma kontrolna, to jest takie słowo. Także nie ma z tym problemu. Można też robić jakieś zadania matematyczne typu 2 plus 2 to jest ile lub jakieś takie trudniejsze zadania matematyczne. Pytanie wtedy ile robotów je rozwiąże, a ile ludzi się zarejestruje w danym serwisie. Które zdanie to nie zwierzę? No tu już mamy teraz problem, jak zarejestrować się w serwisie, który jest chyba w chińskim, uproszczonym albo nawet nie wiem. Multimedialne kapcze typu kilku jest jeden, wybierz kota. Może być to problem, jeżeli obsługujemy stronę na przykład czysto tekstowo lub nigdy nie widzieliśmy na oczy kota albo jakiegoś innego egzotycznego zwierzaka. Przepisz to, co usłyszałeś, to jest problem dla osób niedosłyszących, tak? Co wtedy z takimi osobami, jak one mają rozwiązać kapczy, albo jeżeli nie mamy głośników, nie działa nam karta dźwiękowa lub nie wiem, jesteśmy na telefonie komórkowym i chcemy gdzieś się zarejestrować. No i tokeny SMS, no ale co to za problem, żeby robot korzystał z jakiegoś VoIP-a czy innych numerów, odbierał takiego SMS-a, przepisywał go i dalej się rejestrował. Jest sporo linków na temat właśnie kapczy i co robić, żeby na przykład ułatwić użytkownikom, nie wiem, wypisanie treści do formularzy, do komentowania, właśnie, a nie dając kapczy. No są takie fajne projekty, jak na przykład Kismet. One analizują słowa, które są wysyłane do systemu komentarzy i na podstawie tego działają więc jak spam. Sprawdzają to i klasyfikują, powiedzmy, dany komentarz czy daną akcję za spam i ją oznaczają i nie wrzucają do systemu, tak? Jest to dużo fajniejsze rozwiązanie, gdyż no, przepisywanie, powiedzmy, kilkuset obrazków dziennie na jakichś tak stronach internetowych, no to jest generalnie problem i to ludzi może zniechęcać, tak? Teraz jest taka tendencja, żeby rejestracja, powiedzmy, użytkownika w serwisie była jak najprostsza. Login, hasło i kliknąć zarejestruj. Przed chwilą się rejestrowałem na Dropboxie, podałem chyba właśnie maila i hasło. Bez potwierdzenia żadnego linku aktywacyjnego miałem dostęp do Dropboxa. A w przypadku innych wielu serwisów, tam pytam imię, login, hasło, datę urodzenia, przepisz kapczę, 700 razy ją źle się przepisze, bo jest jakoś bardzo trudno wygenerowana, lub się obrazek nie załaduje, lub się obrazek wygenerował zły. Także mniej więcej tak to wygląda. Jest ostatni bardzo fajny OCR Research.org, tam właśnie lista dyskusyjna na temat różnych OCR-ów open source'owych, jak one analizują takie litery, takie słowa. Same OCR-y nawet jak chcą odgadnąć daną literę, która jest, właśnie ją rozmywają, czy robią dokładnie to samo, co te roboty rozpoznające kapcze.
Także można sobie wziąć OCR-a, trochę go przemodyfikować, podpiąć do jakiegoś systemu obrazkowego i napisać spambota, który będzie wysyłał machinalnie SMS-y z darmowych bramek. Chociaż mimo wszystko no, te kapcze dalej są popularne, nawet w Google też je używam. One są właśnie ciężko. W Google jest takie, że jest ta kapcza, to można ją jeszcze sobie odsłuchać. I tam dodali jeszcze bodajże możliwość, znaczy to jest tak, że oni czytają te literki z syntezatora, a w tło jeszcze wrzucają jakieś inne dźwięki, żeby jakiś analizator głosowy tego pewnie nie rozpoznał. No ja próbowałem je to odsłuchać i przepisać i ciężko.